Cześć, witam was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj opowiem wam o chińskim artyście, którego uwielbiam, a o którym pewnie wielu z was nie słyszało. Chociaż starzy wyjadacze niewinnej sztuki na pewno go kojarzą, bo nieraz go wspominałam w pierwszych podcastach. Powitajcie Ai Weiwei'a. Ja sama poznałam jego sztukę chyba na ostatnim roku magisterki, kiedy zajęcia ze sztuki współczesnej były już prowadzone w taki bardzo leniwy sposób, aule i korytarze były opustoszałe, no bo studenci woleli wygrzewać się poza murami uniwersytetu. I nie myślcie sobie, że ja byłam nader ambitną studentką, po prostu przez pięć lat mojej edukacji <laughs> nie było tak ciekawych zajęć, więc wolałam skorzystać. W ogóle pamiętam, że było wtedy pięknie i słonecznie i właśnie w tym okresie dowiedziałam się o wielu artystach, o których nikt wcześniej mi nie powiedział, jako Sasnalu, Althamerze, Kozyrze i właśnie Ai Weiwei. -u. Dzisiaj przypomnę Wam też historię z drugiego odcinka, patrzcie jak to było dawno, w którym opowiadałam Wam, jak na żywo zobaczyłam właśnie sztukę tego artysty. Wjeżdżając pierwszy raz do Nowego Jorku zobaczyłam na skwerku złotą klatkę, ależ ja byłam podjarana. Nie macie pojęcia. Nie dość, że spełniłam marzenie o mieście, które nigdy nie śpi, to od razu zobaczyłam na żywo to, po co tu przyjechałam, czyli sztukę. Sztukę nieograniczoną murami sztukę, o której dotychczas tylko czytałam w internecie. Dzisiaj jest 18 stycznia, kończę 32 lata, więc zaczynam ten podcast tak lekko sentymentalnie, ale jak zwykle muszę Wam opowiedzieć wszystko. Od początku, to się nie zmienia. O artyście, który nazywany jest jednym z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów. Ai Weiwei urodził się w Chinach w Pekinie w 1957 roku. I dawno nie mówiłam o nikim, kto urodził się tak niedawno. <gry> Jego ojcem był Ai Shin, jeden z wybitniejszych poetów XX wieku Chin. I wyobraźcie sobie, że jeden z najważniejszych ludzi kultury nowych komunistycznych Chin. I właśnie. Właśnie on był zmuszony wykonywać fizyczną pracę ponad swoje siły. Przez wiele lat sprzątał prymitywne latryny, wynosząc na swoich ramionach nieczystości. Więc nie zdziwi Was historia sztuki Ai Weiwei'a. I tak szczerze myślę, że na tym zakończę taki wstęp rodzinny, bo zamiast opowiadać Wam o dzieciństwie, no to jednak skupię się na sztuce Ai Weiwei'a. W tym podcaście chcę, żebyście poznali jego dzieła, bo są kontrowersyjne, intrygujące, i tworzony z rozmachem i co najważniejsze, wkurzał chińską władzę swoim aktywizmem. Więc bardzo ciekawa postać, zresztą wiecie, że ja nudnych nie wybieram do naszego podcastu. Najciekawszym faktem dla mnie jest to, że wpisując po chińsku jego nazwisko pojawia się Wielkie Nic. Jakby on nigdy nie istniał. Nie ma co się dziwić, jak od początku grał z chińską władzą i potrafił nieźle zajść im za skórę. Negując ich propagandę. Prawda? I chyba nie trzeba znać dobrze historii Chin, żeby wiedzieć zarówno o propagandzie, jak i cenzurze, która jest nakładana na wiele dziedzin w codziennym życiu obywateli. Ai Weiwei chwilę studiował w Pekinie, ale w latach 80. wyjechał ze swoją ówczesną dziewczyną do Stanów, właśnie zamieszkali w Nowym Jorku i coś tam studiował, ale nigdy nie było mu po drodze tak naprawdę z edukacją, i w tamtym momencie wcale nie tworzył wybitnych dzieł. Co jest bardzo ciekawe, prawda? Ale on tak zwyczajnie chłonął klimat miasta. On odwiedzał galerie sztuki, obserwował młodych artystów, młodych fotografów, zresztą sam robił zdjęcia i rozmyślał. Zresztą sam mówił, że wtedy sztukę tworzył wyłącznie w swoich myślach. I w latach 90. wrócił do Chin e, aż z tysiącem odbitek kadrów nowojorskiej codzienności. To, co Chciałabym Wam uwypuklić to fakt, że zapewne gdyby nie połączenie sztuki z aktywizmem, no to nie byłby w tym miejscu, w którym jest. Ale zacznijmy naszą ucztę od pierwszej sztuki, o której chcę Wam opowiedzieć. Będę leciała, powiedzmy, chronologicznie. Ai Weiwei, kiedy wrócił z Nowego Jorku, to wziął się za bycie architektem, w dużym skrócie. Długa historia skrzętnie opisana w naprawdę fajnej książce pod tytułem Tysiąc Lat Radości i Trosk. Ale w skrócie chodzi o to, że wraz z bratem mieli dostęp do antyków z dynastii Ming i Xin. Mogę źle to czytać, ale moi drodzy chińskiego nie będę się uczyła na szybko. I wtedy też weszli w posiadanie waz, które miały ponad 2000 lat, więc no niezłe perełki. Ai Weiwei wpadł na pomysł, by przerabiać wazy, malować je tam, doklejać różne elementy i co najbardziej kontrowersyjne, rozbijać je. I tutaj pojawia się dzieło z 1995 roku, czyli seria trzech fotografii, na których Ai Weiwei, klatka po klatce, upuszcza wazę. Waza, która ma 2000 lat. Mocne, prawda? No nie powiecie, że nie. Nie dość, że sztuka w formie fotografii to jeszcze przedstawiająca jego performance, czyli takie dwa w jednym. I z jednej strony jest to no, oczywisty akt sprzeciwu wobec Chin, ale czy wypada niszczyć dzieło, które ma 2000 lat? I tak naprawdę, jak wspomniałam, no to podchodzi to trochę pod wandalizm niszczenia dzieła innego artysty. Chociaż możemy spojrzeć na to w bardziej współczesnym, Sposób, jak taka współpraca, kolaboracja pomiędzy Ai Weiwei a tamtym artystą, który stworzył wazę. Ale prawda jest taka, że waza jest tylko symbolem próby czy no, chęci zniszczenia władzy Chin i zapewne wielu innych tam pobocznych aspektów. Bo wydaje mi się, że niszczenie własnego dziedzictwa kulturowego nie jest zwykłą chęcią rozgłosu. Ale pewnie nie zdziwi was fakt, że poza ludźmi, którzy zachwycali się tym, co zrobił Ai Weiwei, no byli i tacy, którzy twierdzili, że jest to nieetyczne, jest dowodem braku wartości i szacunku do kultury. Prawda jest taka, że może i waza uległa zniszczeniu w takiej formie, w jakiej przetrwała te dwa tysiące lat, ale nadal istnieje tylko no, w zmienionej formie, jako fotografia wykonana przez Ai Weiwei'a. Zresztą, tak sobie myślę, że to musiało być bardzo skomplikowane, jak on to robił, e, używając aparatu na klisze. Ale to nieistotna dygresja. Bo zresztą, Weiwei pytany o to, jak on w ogóle mógł upuścić tę wazę. Odpowiadał tak. Ludzie zawsze mnie o to pytają, jak mogło się opuścić? Mówię, że to rodzaj miłości. Przynajmniej poświęca się temu fragmentowi uwagę ze względu na fotografię. I właśnie też mam takie zdanie, bo ostatecznie praca wymaga oceny od nas, od osób, które ją oglądają, odbierają, jakby poświęcają refleksję i myślę, że po prostu kwestionowania tego, co on zrobił. I zastanówmy się, czy taka prowokacja i zniszczenie tej wazy było tego warte. No, tak naprawdę sami musicie sobie na to odpowiedzieć, bo pamiętajcie, że ja was nie słyszę, jak mi odpowiadacie. Ja wiem, że tak robicie czasami. Ale jedyny co powiem, to fakt, że do dzisiaj to dzieło wzbudza zainteresowanie na całym świecie, więc jego zamysł został spełniony. Problem Chin został nagłośniony, a debata na jego temat będzie wracała no, tak naprawdę za każdym razem, gdy to dzieło pojawi się w jakiejś galerii sztuki czy w kolejnym artykule w internecie. Mam nadzieję, że no, trochę Was zainteresowałam tym Ai bo wiem, że raczej wszyscy chętniej słuchaliby podcastu o Van Goghu, ale no cóż, no, czasami warto poznać kogoś innego. Ale do Van Gogha też wrócimy. Kolejne dzieło to seria fotografii, znowu, która jestem pewna, że wielu z Was się spodoba. Nazywa się Stadium of Perspective i datuje się tak na 95 rok do 2003, a nawet. 17. Także Ai Weiwei nigdy do końca nie określał i nie kończył swoich projektów, jakby one były wiecznie żywe jest to seria zdjęć, gdzie, mówiąc w skrócie, Ai Weiwei pokazuje faka. Tak dokładnie, dobrze usłyszeliście. Każdy kadr przedstawia rękę artysty, która pokazuje faka w stronę znaczącego miejsca na świecie. Może być to Mona Lisa w Luwrze, może być to fak do wieży Eiffla, fak do panoramy Szanghaju, do różnych budynków w Chinach oczywiście, do opery w Sydney, do Koloseum, do Sagrady Familii, mogłabym tak naprawdę wymienić, w nieskończoność. Wstawiam zresztą zdjęcia na Instagrama dla Was, żebyście mogli sobie je pooglądać w momencie słuchania. No i powiedzmy, że zdjęcia te naśladują zdjęcia turystów i zachęcają ludzi do kwestionowania ich przynależności i akceptacji wobec rządów, instytucji czy danego miejsca. I ta seria mówi o przekonaniach Ai Weiwei'a dotyczących wolności słowa, wzmacniania pozycji ludzi, wartości demokratycznych, a także oczywiście Pokazuje jego aktywistyczną stronę w prawdziwych barwach, których Chiny bardzo nie lubiły. Dosyć zabawne, możecie sobie pomyśleć, że przecież tak naprawdę każdy z nas mógłby zrobić taki performance czy taką serię zdjęć. Moi drodzy, oczywiście, że tak. Ale on to zrobił z zamysłem, a nie dla fanu pokazania faka. I oczywiście nie wszystkie, ale w większości przypadków te instytucje, te miejsca, na które on wskazuje, no to są miejsca, które zazwyczaj powstrzymują się od wolności słowa. I Ai Weiwei nieustannie w ogóle przypomina, że musimy reprezentować własne wartości, a nie te stworzone przez innych. Pamiętajmy, że on wychował się w Chinach. I też to, co jest ciekawe, to zamiast w ogóle wykorzystać jakąś płaską, powierzchnię do zaprezentowania swoich pomysłów, no to on skupia się na idei fotografii, czyli tego, co jest tak dla nas łatwo osiągalne, nawet wtedy było łatwo osiągalne. I według mnie dlatego ta jego sztuka tak mocno oddziaływuje na wielu ludzi, ponieważ jest przedstawiona w bardzo dosadny i łatwy sposób I taki, taki codzienny, że właśnie każdy z nas mógłby dokładnie zrobić to samo. Pierwszy, najważniejszy, najbardziej kontrowersyjny kadr z tej serii został e, pstryknięty na placu Tiananmen w 1995 roku, gdzie podczas protestów ruchu demokratycznego e, w 1989 zginęły setki, a nawet tysiące nieuzbrojonych demonstrantów. I w studium tej perspektywy plac Tiananmen to zdjęcie z początku wydaje się klasycznym zdjęciem turystycznym, na którym Ai Weiwei pokazuje środkowy palec, jakby na bramę placu. I ten obraźliwy gest ujawnia pogardę Ai Weiwei do władców komunistycznych Chin i tego, co oni reprezentowali. Oczywiście pewnie Was nie zdziwi fakt, że Ai Weiwei został po tym zatrzymany i przesłuchany. On wstawiał te zdjęcia na swojego bloga. Tak, moi drodzy, kiedyś pisało się blogi, bardzo mi tego brakuje, ale no, nie o tym. Wielu, powiedzmy, zwykłych ludzi, obywateli w geście Solidarności również wstawiało podobne zdjęcia na swoje blogi. O tej akcji w ogóle było bardzo głośno, wszędzie. Wszędzie poza chińskimi mediami. Tam była całkowita cisza i zakaz pokazywania prac Ai Weiwei. -a. Kolejna praca, o której chcę wam opowiedzieć, przyniosła mu ogromny rozgłos, bo on wziął udział w dokumenta w Kassel w 2007 roku i przywiózł wtedy. 1001 Chińczyków do Niemiec. Każdego z nich reprezentowało zabytkowe krzesło. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że z bratem handlowali antykami, więc połączyli swoje dwa pomysły. I powiedzmy, że to była taka rzeźba społeczna, ale no, nie ukrywajmy, że logistycznie było bardzo skomplikowane, więc ze względów właśnie logistycznych nie mogli mm, przyjechać wszyscy w jednym momencie, tylko właśnie rozdzielili ich na pięć grup. I tutaj muszę dorzucić dygresję, bo wydaje mi się, że wielu z Was może nie wiedzieć, czym jest dokumenta. A jest to jedna z najważniejszych na świecie wystaw sztuki współczesnej. Ona odbywa się co 5 lat w właśnie niemieckim mieście Kassel i ona trwa 100 dni. W sumie warto byłoby kiedyś Wam opowiedzieć o takich najważniejszych wydarzeniach w świecie sztuki. Wydaje mi się, że na razie najwięcej opowiadałam o salonie jesiennym z rozpustnego Paryża i chyba też wspominałam o Bienalach w Wenecji. Niesamowite jest to, jak Ai Weiwei zawsze operuje tą swoją kulturą jakby. Bardzo często jest dużo elementów, czy jak w tym przypadku dużo ludzi, no bo przecież Chiny swego czasu były bardzo mocno przeludnione. Pamiętacie te wszystkie straszne historie, które mówiły o tym, że Chińczycy po prostu zabijali swoje córki, bo chcieli mieć wyłącznie syna. No, ale o tym nie będę opowiadała. Bo na tym się nie znam. Za to opowiem wam o mojej ulubionej pracy Ai Weiwei'a. Dla mnie jest absolutnie wyjątkowa. Nazywa się Sunflower Seeds, czyli Ziarna słonecznika. I praca została wystawiona w 2010 roku w londyńskim Tate Modern. I ona składa się z uwaga 100 Milionów porcelanowych ziaren słonecznika. I wszystkie razem ważą 150 ton. Ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakie to jest ciężkie, ile to jest 150 ton. Ale nasiona słonecznika przywołują Ciepło, osobiste wspomnienia artysty, który wspomina, że gdy dorastał, nawet najbiedniejsi w Chinach dzielili się nasionami słonecznika w ramach poczęstunków wśród przyjaciół. I wykorzystanie nasion słonecznika jako no, podstawy instalacji miało także na celu obalenie popularnych wyobrażeń, które no, były zakorzenione gdzieś tam w dzieciństwie artysty. Propaganda komunistyczna optymistycznie przedstawiała przywódcę Mao Zedonga jako słońce, a obywateli Chińskiej Republiki Ludowej jako słoneczniki. Zwrócono oczywiście w stronę swojego przewodniczącego. I Ai Weiwei ponownie podkreśla, że nasiona słonecznika są symbolem koleżeństwa w trudnych czasach. I ja wiem, że jak ja Wam o tym opowiadam, no to jakby historia Chin jest nam wielce daleka. I myślę, że osoby, które się urodziły w Chinach całkiem inaczej, postrzegają właśnie sztukę Ai Weiwei a właśnie przez pryzmat kultury, ale mimo wszystko naprawdę te jego wszystkie instalacje robią ogromne wrażenie, więc ja trochę tak wam się staram przybliżyć znaczenie kulturowe. Właśnie tego, co chciał nam przekazać Ai Weiwei, bo jego sztuka nie jest tylko dla ludzi z Chin, tylko właśnie dla każdego jednego człowieka. To, co wiem na pewno, to fakt, że w Chinach wynaleziono porcelanę. I tam chyba w jakimś siódmym wieku, z tego, co czytałam. Więc jest to jeden z no, topowych produktów wysokiej jakości. Stąd właśnie te ziarna. I mimo, że one wyglądają jak prawdziwe, to one są ręcznie tworzone i malowane przez chińskich pomocników. Wyobraźmy, sobie, że było ich ponad 1600 sztuk ludzi i wszystko to miało miejsce w mieście, którego nie wymówię, bo nie umiem chińskiego, ale jest to miasto nazywane stolicą porcelany. Słyszałam w ogóle, że podczas wystawy właśnie w tym Tate Modern w Londynie, ludzie podnosili te ziarenka i próbowali je przegryźć, żeby sprawdzić, czy faktycznie one są z porcelany, bo wyglądają jak no, jadalne ziarna słonecznika. i też Wam muszę powiedzieć, że porcelana sama w sobie, no jest to symbol kultury imperialnej w Chinach. Trafiała na eksport jedwabnym szlakiem i stała się istotna w ogóle dla kreowania idei Chin na zachodzie. Wydaje mi się też, że moc tego dzieła tkwi w ilości ludzi, którzy je tworzyli, bo... Nasiona słonecznika są ucieleśnieniem Chińczyków, ale są no, też dziełem Chińczyków, tworzą jedno masywne ciało, mimo że jakby jedno ziarenko słonecznika nie ma żadnej mocy, prawda? Są jednomyślne jako całość, jednak jeśli przyjrzymy się no uważnie, mają oni, no to każde jedno ma swoją własną tożsamość. I e, to jest super ciekawe, no bo takim przeznaczeniem jako Nasionko słonecznika jest podążanie za tym słońcem, za tym przywódcą, jednak nasiona te nigdy nie zakwitną, ponieważ one nie są prawdziwe. Ich cel został pozbawiony, wykreślony, podobnie jak w przypadku ludzi, którzy je stworzyli. No, to jest mega wspaniałe w ogóle, jak się o tym czyta. Ja to trochę upraszczam, żeby było ciekawiej, ale mega interesujące. Dawno się tyle o Chinach nie dowiedziałam, co dzisiaj, ale pominę Wam te szczegóły, nie martwcie się. Bo żeby jakby uświadomić sobie całe spektrum tej działalności iwaywaya, to oczywiście poszukałam jakiegoś filmiku na YouTubie i znalazłam filmik, na którym Ai Weiwei oprowadza po wystawie właśnie w Tate, gdzie chodzi w ogóle po tych nasionach i one wydają taki specyficzny dźwięk, jakbyśmy chodzili po kamyczkach, i on pokazywał też miejsce wyrobu porcelany w Chinach, jakby były, wiecie, dwa miejsca, i Londyn i właśnie Chiny. I to miejsce, gdzie wyrabiają porcelanę, no to ja nawet nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda, bo dla mnie było to coś niezwykłego, no bo jednak jestem przyzwyczajona do wielu gotowych już produktów, wiecie, porcelanę, glinę kupujemy w sklepie, a nie idziemy ją wydobywać, suszyć, mielić. No, i tak naprawdę myślę, że taki przeciętny konsument rzadko kiedy zastanawia się nad tym, w jaki sposób właśnie te rzeczy powstają. Chociaż ja akurat lubię się zagłębiać w takie tematy, ale to akurat wiecie, że ja lubię obudzić się o drugiej w nocy i nagle czytać randomowe rzeczy, o których pomyślałam. Ale wracając do tego filmu, bo tam jest pokazana praca ludzi z tego miasteczka, i sam Ai Weiwei mówił o tym, że ludzie. Którzy jakby dla niego pracują, z nim współpracują, oni nie rozumieją, dlaczego to robią. Ale byli, no wszyscy, z którymi oni rozmawiali, byli bardzo szczęśliwi, że pracują nad tym projektem. Z racji, że on zatrudniał no ponad 1600 osób, no to nie było osoby w mieście, która by nie znała kogoś, kto tam pracuje. Nawet pan taksówkarz, który tam rozwoził te osoby do domu, do pracy, no to też wiedział o tym projekcie. Także na pewno wtedy działy się fajne rzeczy. I też widać na tym filmie, jak Ai Weiwei zna te osoby. Nawet było coś takiego, że on właśnie zrobił komuś zdjęcie przy pracy i tak myślałam sobie, kurde, tak troszkę niefajnie, że e, robi tak randomowo te zdjęcia, może ktoś nie chce brać w tym udziału, a on normalnie zaczął pokazywać im te zdjęcia, czy spoko ta osoba wyszła. I też mam taką refleksję, że przecież Chiny to jest potęga wyzysku, prawda? No pierwsze, nie chciałam już mówić na początku, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to nie jest Porcelana czy jakieś smaczne jedzenie, a jest to wyzysk ludzi. Jest to też mekka współczesnego niewolnictwa. Jakby mogłabym wymieniać bez końca, no niestety. Y Europa też bardzo mocno, zresztą nie tylko, cały świat przykłada się do kupowania na tych wszystkich chińskich stronach, nie tylko, bo praktycznie każda rzecz produkowana jest niestety w Chinach, co jest straszne. Ale tutaj nie chcę nikogo umoralniać, nie chcę się w to zagłębiać, ale oczywiście musiałam troszkę od siebie dodać. Chodzi mi o to, o tą moją refleksję, że tutaj na tym filmie ludzie pracowali w normalnych warunkach, w ludzkich warunkach. Otrzymywali godną płacę za swoją pracę, dodatkowo przyczyniając się do tworzenia historii i to z wykorzystaniem tradycji chińskich metod. Także, no, obustronna wygrana, tak mi się wydaje. Ten filmik to nie jest część tej wystawy tych słoneczników, tylko on mnie bardzo zauroczył, bo on też opowiada o tradycjach... it Generalnie ludzi w Chinach, na tych wioseczkach, o, a propos pracy, a propos porcelany, więc to wszystko jest bardzo interesujące. A no, dla mnie tym bardziej, bo nigdy na przykład o tym nie słyszałam. Także jestem ciekawa, czy ktoś z Was, kto mieszka w Londynie albo bywał w Londynie w roku 2010, może byliście na wystawie, może nie wiedzieliście, że to Ai Weiwei, no ale te słoneczniki, no to są nie do zapomnienia. I wydaje mi się po prostu, że ja nie mogłam Wam nie wspomnieć o tej pracy, bo e, naprawdę. Naprawdę ją uwielbiam. Sama w sobie robi na mnie ogromne wrażenie, ale jak dowiedziałam się i zobaczyłam też o tym całym procesie, plus o tych ludziach, którzy to tworzyli, no to jeszcze bardziej mnie ona zachwycała. I mam ogromną nadzieję, że kiedyś wejdę w posiadanie kilku tych ziaren, skoro było. Ich aż milion, prawda? Kolejna praca to ta z początku podcastu, czyli klatki Ai które widziałam w Nowym Jorku. Nakręciłam z tego dnia vloga. I wydaje mi się, że on jest dostępny na moim YouTubie, który teraz się nazywa Niewinna Sztuka. Kiedyś było Nie baw się sztuką. I jak chcecie, to możecie go sobie zobaczyć. Tam pokazuję dwie klatki, ale nie oceniajcie mnie, to było wiele lat temu i nie miałam takiej wiedzy jak mam teraz o sztuce. Ale na pewno miło się do tego wraca jako taki mój osobisty pamiętnik. Praca nazywa się Good Fences Make Good Neighbors, czyli dobre płoty czynią dobrych sąsiadów. No, i już sam tytuł może was naprowadzić, o czym jest ta praca, skoro Ai Weiwei jest aktywistą. Tego dnia, kiedy postanowiłam wybrać się na poszukiwanie klatek, oczywiście, że się przygotowałam, poczytałam, zaznaczyłam na mapie, gdzie są te klatki, bo ja wam opowiem dzisiaj o dwóch, a ich było dużo więcej, nie wszystkie zdążyłam. Jednak obejść. Nowy Jork wcale nie jest taki mały. I najpierw z racji, że mieszkałam na Upper West Side, no to poszłam do Central Parku, bo wiedziałam, że tam jest złota klatka, która znajduje się przy wyjściu z Central Parku przy Piątej Alei. To już było po jakimś czasie, kiedy mieszkałam w Nowym Jorku, ale wydaje mi się, że właśnie tą złotą klatkę widziałam tego pierwszego dnia, kiedy wjechałam do Nowego Jorku. Oczywiście, że trochę mimo wszystko mi zajęło, żeby tam dotrzeć, bo o, się zgubiłam, <laughs> ale z ciekawostek powiem Wam, że właśnie Central Park jest tak zaprojektowany, został zaprojektowany z takim zamysłem, żeby się w nim gubić. No dla relaksu, yy, no miło, <laughs> ale niekiedy ma się do zobaczenia tyle. Dziu sztuki. Kiedy dotarłam na miejsce, w klatce przechadzało się sporo ludzi, jak to w Nowym Jorku. Niektórzy stali z boku, zastanawiając się, co to właściwie jest. Było wielu turystów, którzy po prostu sobie robili zdjęcia z klatką albo w klatce. Oczywiście przy wejściu do Central Parku była tabliczka z nazwą właśnie tej instalacji i z wyjaśnieniem czym ona właściwie jest. No ale nie wszyscy byli skorzy do czytania tego, wiadomo. Nawet niektórzy pewnie jej nie zauważyli. Bo musimy pamiętać, że w Nowym Jorku jest dużo takich inicjatyw, więc ludzie są raczej przyzwyczajeni do tego i nie wszyscy zagłębiają się w znaczenie tej danej rzeczy. I w skrócie, ta cała idea tych klatek to jest oczywiście protest przeciwko granicom, murom i ksenofobii. Problem imigrantów i kryzys uchodźców zawsze był kluczowy w twórczości Ai Weiwei. I ta instalacja ukazuje historię uchodźców w Artystycznej syntezie ma również nieść przesłanie wolności i równości dla wszystkich. Więc no nic dziwnego, że Ai Weiwei wybrał właśnie Nowy Jork, który jest kosmopolitycznym centrum świata. I chyba nie ma drugiego takiego miejsca, które byłoby tak wielokulturowe i otwarte na. Wszystkich, jak właśnie Nowy Jork. Oczywiście wtedy te klatki odnosiły się jedynie do globalnego kryzysu uchodźczego w krajach gdzieś tam Bliskiego Wschodu, ale dzisiaj, jakbyśmy sobie pomyśleli, no to gdy liczba tych wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie mocno się zwiększyła, wiemy o tym, przecież mamy przykład bardzo blisko siebie, a wraz z nią, no, Pogłębia się kryzys gospodarczy w wielu regionach, problem uchodźstwa nasilił się i nabrał szerszego znaczenia, więc nadal te klatki są bardzo aktualne. Z tego co widziałam gdzieś w internecie, to te klatki były też stawiane w niektórych europejskich miastach. Pamiętam, że w Sztokholmie chyba widziałam jedną z tych klatek gdzieś w internecie. I pamiętam, że dopiero jak przeczytałam historię tych instalacji to zrobiło to na mnie dużo większe wrażenie. Bo z jednej strony, no dzień jak codzień w wielkim Nowym Jorku, tam wszędzie coś się dzieje, tak jak Wam mówiłam, nie tylko pod względem artystycznym, ale... Mamy bardzo dużo bodźców. Jesteśmy cały czas przebodźcowani, dlatego myślę, że wielu ludzi po prostu nie skupiało się jakoś mocno na znaczeniu tych klatek. Ale dopiero stojąc tam, bo ja tak bardzo często robiłam, i to nie tylko w Nowym Jorku, gdziekolwiek jestem, to lubię usiąść sobie gdzieś z kawką z boku, na murku, na ławce i pomyśleć o tym właśnie, co znajduje się przede mną. I właśnie wtedy. Dopiero poczułam siłę i moc tego miasta, poczułam no, na sobie, jaki świat jest nierówny i niesprawiedliwy. A wyobraźcie sobie, gdyby te klatki były postawione teraz, w obecnych czasach. A pamiętajmy, że yy, świat jest ogromny, i w danym momencie, teraz, jak sobie siedzicie i słuchacie niewinnej sztuki, to dzieje się tak niewyobrażalne zło na całym świecie, że my, żyjąc w w takim kraju, jak żyjemy, mamy ogromne szczęście, będąc bezpiecznymi. Tak powiem w skrócie, bo też nie chcę się zagłębiać tutaj w temat. Bo myślę też, że właśnie taki był zamysł Ai Weiwei, ażeby skłonić przechodniów do stanięcia, do zatrzymania się i do zastanowienia się nad tematem. To był element miasta, które jest bardzo szybkie i intensywnie się tam żyje, więc. Myślę, że też był świadomy tego, że nie będzie to wywoływało tylko skrajnych emocji, ale po prostu obojętność. I on postawił kilka tych klatek w Nowym Jorku. Ja widziałam tylko dwie tą złotą klatkę i drugą instalację, która znajdowała się na Washington Square Park, czyli na Dolnym Manhattanie. A ja byłam środkowym. Także miałam długą drogę do przejścia do Central Parku. Nie pamiętam, ale zapewne się gdzieś zgubiłam w subway, znając życie i znając mnie. I tak naprawdę dotarłam tam, jak już się ściemniało, bo wybrałam się najpierw na przerwę na Socho i sprawdzając mapę odkryłam, że ta instalacja jest bardzo blisko Socho, więc poszłam sobie spacerkiem. I dzięki temu, że się ściemniało, był wspaniały. Klimat. Ten z Was, kto był w Nowym Jorku wie, że na Washington Square Park zawsze jest klimatycznie, jest wiele muzyków, ludzie sobie siedzą na murkach, na schodach, przy fontannie, śpiewają, tańczą, rozmawiają, jedzą, tam się dzieje wszystko. I ta klatka była ustawiona w środku łuku triumfalnego, który jest przepięknie podświetlony, ta klatka też była podświetlona i... Ta pierwsza złota klatka była taka okrągła i do niej się wchodziło. Ona była jakby zamknięta, miała tylko jedno wejście. Za to ta klatka w łuku triumfalnym, ona była, no, wpasowana w kształt tego y, łuku, ale przez nią się przechodziło. Jakby w środku był taki kształt falisty, taka srebrna blacha, która powiedzmy, że Przybierała kształt dwójki ludzi, którzy właśnie wchodzą w ten metal, w ten łuk triumfalny, i z tego co pamiętam, no to obok dosłownie tego łuku stała policja, której światła odbijały się w tej srebrnej strukturze klatki. W tle słychać było saksofon ulicznego muzyka naprawdę. To było magiczne przeżycie. Wiecie, no to jest Nowy Jork, więc dla wielu była to po prostu ciekawa atrakcja albo miejsce do zrobienia zdjęć, tak jak Wam mówiłam. Niektórzy totalnie przechodzili bez niektórzy wracali z pracy, więc sobie tam tędy przeszli, a niektórzy, tak jak ja, siedzieli obok i zagłębiali się w temat. No, ale chyba o to chodzi. To była część codzienności wszystkich Nowojorczyków, turystów. A jak wiemy, no nie każdy też zgadza się z przesłaniami, które niosą za sobą te instalacje, bo no, Ameryka jest podzielona jak każdy inny kraj. Także niestety dobrze o tym wiemy i są zwolennicy stawiania. Murów, żeby uchodźcy nie mogli przejść do Stanów Zjednoczonych. I wiecie co? Teraz sobie myślę, że ja bardzo się cieszę, że i ja mogłam być częścią historii, historii sztuki. Tak sobie pomyślałam. To była świeżo postawiona instalacja, także dla mnie coś niewiarygodnego. I pamiętajcie, że. To jest dzisiaj są moje urodziny, więc jestem bardziej sentymentalna nawet mówiąc o tak poważnych rzeczach. Ale mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będzie mi dane zobaczyć takie dzieło sztuki na żywo. Gdybym wiedziała w ogóle te parę lat temu, że później założę niewinną sztukę, to pewnie wszystko wyglądałoby całkiem inaczej. Chociaż wtedy bym pewnie nie wróciła do Polski z Nowego Jorku, no ale najwidoczniej tak miało być, moi drodzy. Trudno się mówi. Powiedziała ocierając łzę. No, ale mimo wszystko i tak cieszę się, że dzięki Wam mogłam dzisiaj się przenieść tak sentymentalnie, chociaż na chwilę, do mojego ulubionego miejsca na Ziemi. I nie wiem, czy też tak macie, ale ja, wspominając coś, zawsze pamiętam odczucia, jakie mi towarzyszyły. Nawet zapach, a jakieś fakty, mm, na przykład, że była to ciepła noc w Nowym Jorku, że błądziłam po nim przez wiele godzin w poszukiwaniu właśnie prac Ai Weiwei'a -Way i ciesząc się tak zwyczajnie po ludzku, że mogłam chłonąć klimat tego y, miasta, które kiedyś było moim ogromnym marzeniem. Ale. Jeżeli chodzi o samego Ai Weiwei, to on miał wiele innych prac, o których możecie sobie poczytać. Ja wybrałam kilka, które najbardziej zapadły mi w pamięć, które według mnie są najciekawsze, najbardziej intrygujące. Tylko jest pewien problem z tym artystą, bo też wyczytałam, że jakby z jednej strony on wytyka władzę Chin, jej wszystkie przewinienia, a z drugiej strony przejawia taką typową ludzką hipokryzję, której bardzo ciężko się wyzbyć, bo Ai Weiwei kiedyś bojkotował igrzyska w Chinach, a mimo to nie przeszkodziło mu to brać udział w budowie stadionu. Eee, także no, eee, on miał kilka takich zachowań, ale on i tak umywa od tego ręce, on zachowuje się jak taki totalnie... Czyściutki artysta bez skaz pod właśnie wieloma względami. Ale moi drodzy, nie zmienia to faktu, że od początku nie miał łatwo. W końcu jego ojciec wraz z całą jego rodziną zostali wygnani ze swojego rodzinnego domu, co było traumatyczne. To co wam na początku mówiłam, że ten ojciec musiał pracować właśnie jak, praktycznie jak niewolnik. Za to w roku 2011 Ai Weiwei był przetrzymywany przez 81 dni przez chińskie władze, i nikt nie wiedział, gdzie go przetrzymywali. Było to jakieś nieznane dla świata miejsce, także przerażające, i nie wiemy, co tam tak naprawdę się wydarzyło. I w tej książce, którą czytałam, to mu się przypomniały wszystkie upokorzenia i trudności, jakimi, jakim musiał stawić tak naprawdę czoła. I jego ojciec, który właśnie został zesłany, i też sam Ai Weiwei w późniejszym życiu, bo nie było mu łatwo żyć w Chinach. Zresztą on teraz jest na wygnaniu w cudzysłowie, ponieważ mieszka od lat w Berlinie, bo władze Chin no, nie akceptowały jego życia w ich kraju, może tak powiem. I właśnie ta książka, o której cały czas wspominam, to jest czysta refleksja Ai Weiwei o jego życiu, o kulturze Chin, ale jest, jest to zrobione pod nas, pod czytelników, którzy nie pochodzą z tamtej kultury, więc się czyta bardzo przyjemnie. Ale jest to też opowieść o tym, że w, no, w pewien perwersyjny sposób dyktatura w Chinach okazuje się dla wolnego świata partnerem idealnym, robiąc rzeczy, których Zachód zrobić nie może. A sporadyczne upokorzenie jest postrzegane jako cena, którą no, warto zapłacić, jeśli zapewni dalsze splendory. I Pomyślność zachodniemu partnerowi. Oj, tutaj wiele mi rzeczy przychodzi do głowy i wam zapewne też. No i teraz tak sobie myślę, że mm, czy sztuka zawsze musi sprowadzać się do tych refleksji, albo do budowania jej na bardzo poważnych, i ciężkich tematach, do głębokiej idei. I powiedziałabym, że nie. Ale jednak w tych najważniejszych momentach historii okazuje się, że takie działania uświadamiają cały świat o problemach, których nie widzimy albo nie chcemy widzieć, co gorsza. Na koniec powiem Wam jeszcze ciekawostkę, ponieważ jedna z prac Ai Weiwei znalazła się w brudnie, były to fragmenty potłuczonej antycznej wazy i inicjatorem całego zamieszania był nasz Paweł Althammer, o którym wam opowiadałam ostatnio, i sam mówił tak. Projekt Ai Weiwei zachwyca, bo jest oparty na logice i wrażliwości dziecka. Dzieci zakopują skarby, wierzą w tajemnice, mają inne poczucie czasu. Jak jesteś dzieckiem, to myślisz o świecie jako czymś stałym. I tu ukryta jest dla mnie mroczna narracja tej pracy. Opowieść o świecie bez nas, o nieznanej przyszłości dla cywilizacji ludzkiej. No. I mam nadzieję, że zaciekawił Was Ai Weiwei i że podobał Wam się ten podcast. Ja wiem, że tematyka jego prac nie jest łatwa. Ja, jak zwykle, powiedziałam to w taki bardziej luźny sposób. No ale poza tym możecie myśleć, że te jego prace głównie tyczą się Chin, ale myślę, że no, nie bez powodu Ai Weiwei podbił cały świat swoją sztuką, bo on zwraca uwagę na problemy, które dotyczą tego, co praktycznie w każdym zakątku świata jest łamane, czyli prawa człowieka, wolność, podstawowe normy. Myślę, że to jest bardzo mocno symboliczne, metaforyczne i wymowne. I naprawdę te Chiny to jest tylko zapalnik do e, szukania przez Ai Weiwei tych e, ludzkich Traumatycznych przeżyć. I proszę, dajcie mi znać, co myślicie o jego sztuce i czy znacie kogoś, kto w równie intrygujący sposób zwraca uwagę świata na te e, wszystkie aspekty i w ogóle dajcie mi znać, czy słyszeliście kiedyś o Ai Weiwei. I jak zwykle na koniec dziękuję moim wszystkim niewinnym słuchaczom, moim wspaniałym patronkom i patronom i mam nadzieję, że moi drodzy. Dzisiaj wzniesiecie jakiś ciersik za moje zdrowie. Nie musi być to winko, absolutnie. Może być to kawka albo jakiś soczek. Ja wznoszę za siebie i idę świętować. W takim razie, a my słyszymy się już za tydzień, w kolejny czwartek. PA!